Złote Gody, jubileusz par z Kętrzyna. Roszczeń przedszkoli ciąg dalszy. Wspominamy tych, którzy odeszli. Dzień dobry, Angelika Tołoczko. Zapraszam na wiadomości telewizji KTK. 12 par z Kętrzyna otrzymało od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 50-lecie świętowali w sali Kętrzyńskiego Muzeum. Złote Gody to ważna uroczystość nie tylko dla małżeństw, ale i dla ich bliskich. Na spotkaniu zorganizowanym w sali muzealnej przyszło 10 par, które z rąk burmistrza otrzymało medale, kwiaty i prezenty. 50 lat razem przez życie to piękny wzór do naśladowania. To jest wielki szacunek i uznanie dla tych ludzi, że potrafili przez życie razem przejść przez tak długi okres. Myślę, że to jest też bardzo dobry przykład dla nas wszystkich, dla tych młodszych pokoleń, jak można przez życie przejść. Przez życie, które nie było łatwe, bo oni brali ślub w 71 roku, czyli w momencie zawirowań w Polsce. Potem 76, 80, 89. Także to jest pokolenie, które doświadczyło wiele, a razem przez to przeszli i wielki szacunek dla nich. Odznaczone pary 50 lat temu przysięgały dochować sobie wierności, miłości i uczciwości. I przysięgały być ze sobą aż do śmierci. Zgoda, która powoduje, że nawet konfliktowe sytuacje załatwiamy polubownie. No, myślę, że tak. No, miłość jest ważna. Wspólne zainteresowania są ważne. Wspólne spędzanie czasu. Nawet powiem, że poglądy polityczne są ważne. I jednak małżeństwo to poza wszystkim dużo kompromisu z obydwu stron. Przede wszystkim rozmawialiśmy, nie odkładaliśmy problemów na później. No, trzeba dużo tolerancji. Jak jeden ma dzień gorszy, to po prostu ustępuje trochę drugiemu, pomimo że jest różnie, wiadomo, różne są tematy, ale staraliśmy się zawsze przy jednym stole to rozwiązywać, żeby dzieci też miały jakiś przykład, żeby coś wyniosły z tego domu. Ja uważam, że na pewno tolerancja, zgoda, miłość i zrozumienie i oczywiście tak, ale chodzi w tym przypadku, żeby te problemy wspólnie rozwiązywać. Nie borykać się, prawda, samemu. I to by była taka recepta. Dobre i udane małżeństwo to wykwintne danie. Trzeba mądrości, poznania i biegłości, aby je przygotować. Wymaga znajomości tajników kuchni, przepisu i wiedzy, jak przyrządzić zgodnie z nim posiłek, ale także czasu. Ten czas małżeństwa, które świętowały Złote Gody, wykorzystały bardzo dobrze. Niecodzienne znalezisko zgłosił przypadkowy rowerzysta. Podczas wycieczki w okolicach Czernik zauważył on fragmenty płyt nagrobkowych. Jak się okazało, miały one służyć do utwardzenia drogi. Tak się jednak na szczęście nie stało. Dzięki interwencji lokalnych miłośników historii nagrobki udało się zabezpieczyć. Jak udało się ustalić, pochodzą one z cmentarza z okresu I wojny światowej, który znajduje się przy ulicy Kasztanowej w Kętrzynie. Po ponad 70 latach trafiły one z powrotem z miejsca, z którego zostały zabrane. O szczegółach opowiemy za tydzień. Sprawa roszczeń niepublicznych przedszkoli w stosunku do gminy Kętrzyn wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Od kilku lat trwa batalia o miliony. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni zastanawiali się nad propozycją ugody, która padła ze strony Kancelarii Prawnej z Wrocławia, reprezentującej powodów. Przypomnijmy, chodzi o ponad 23 miliony złotych, które miasto miałoby zapłacić 5 przedszkolom niepublicznym jako odszkodowanie za źle naliczane dotacje w latach 2009-2016. Sesja nadzwyczajna jest uzasadniona nadzwyczajną sytuacją, z którą mamy do czynienia. Po raz kolejny publicznie i otwarcie mówimy o pieniądzach mieszkańców, a właściwie o tych pieniądzach, które mogą stracić. Lata 2009-2016 to okres, za który
Pięć przedszkoli podało miasto Kętrzyn do sądu z roszczeniami. Przypomnę, że za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest poprzednik i jeśli dzisiaj różni eksperci i pomocnicy byłego burmistrza próbują zrzucać na mnie winę w tej sprawie, to jest to szczyt manipulacji. Mówię to również dlatego, że wiele samorządów i ludzi zaangażowanych w trwających procesach podnosi sprawę niejasności ustawy, która kwestię dotacji dla przedszkoli regulowała. Usprawiedliwiając jakby w ten sposób w pewnym sensie kary, które przyjdzie im ponieść, zapłacić. I oczywiście państwo też, niektórzy z państwa, tę sprawę podnosicie, że była opinia RIO, że ustawa była niejasna, ale sprawa tutaj w Kętrzynie jest szczególna. Szczególna z jednego powodu. Trzeba pamiętać, że skala roszczeń w Kętrzynie jest rekordowa w skali kraju. Po prostu ryzyko podjęte przez ówczesne władze było bardzo wysokie. Można to nawet określić jako nieodpowiedzialność. O konsekwencjach ówczesnych decyzji przypomniał zastępca burmistrza, który reprezentuje miasto w bataliach sądowych. To jest 5 pozwów. Przypomnę te kwoty, bo może nie każdy z państwa też pamięta. Niepubliczne przedszkole Kluczyk 3 100 000 plus odsetki. Przedszkole Mały Prymusik 1,5 000 000 plus odsetki. I te przedszkole reprezentuje kancelaria z Warszawy. 3 kolejne przedszkola reprezentuje kancelaria z Wrocławia i tu łączna suma to jest prawie 16 000 000 zł. Przedszkole Słoneczko 7 100 000 plus odsetki, przedszkole Krasnal 4 600 000 plus odsetki i Puchatek 4 000 000 plus odsetki. Jak państwo pamiętacie, po tym jak zapadły korzystne wyroki dla gminy miejskiej Kętrzyn, sąd apelacyjny w Białymstoku potem je uchylił i odesłał sprawy do ponownego rozpatrzenia. Te sprawy cały czas trwają. I ostatnia rozprawa, na kanwie której to dzisiaj się tutaj spotykamy w tym nadzwyczajnym trybie, odbyła się 1 października. Wtedy sąd zapowiedział powołanie biegłego sądowego, który wyliczy kwotę będącą różnicą pomiędzy dotacją wypłaconą a należną. I tutaj nie wiemy, czy to będzie wyliczenie zgodne z tym wyliczeniem, które przedstawiły przedszkola w pozwie, czy będzie to trochę inne wyliczenie. Zapowiedział sąd ogłoszenie wyroku 19 września 2022 roku, chyba że strony wcześniej zawrą ugodę i stąd też to nasze dzisiejsze spotkanie, by móc państwu przedstawić, jak to wygląda i wspólnie z państwem zdecydować, bo zresztą chyba na tym to polega, że razem wspólnie decydujemy o tym, jakie decyzje podejmować w tak fundamentalnych sprawach jak 23 000 000 zł roszczeń. Nadzwyczajna sesja była poświęcona ugodzie, którą zaproponowała kancelaria prawna reprezentująca przedszkola Krasnal, Puchatek i Słoneczko. Jej oferta to 70% wartości roszczeń płatnych w rocznych ratach. Przypomnijmy, że na majowej sesji nadzwyczajnej radni miejscy upoważnili burmistrza do zawarcia ewentualnej ugody, ale w wysokości 20% dochodzonych roszczeń. Nic dziwnego, że radni byli zbulwersowani propozycją kancelarii. Dyrektorzy prowadzący niepubliczne przedszkola tak na dobrą sprawę tych strat nie wykazywali w działalności swojej za dany rok kalendarzowy. Jeżeli były jakieś koszty, to te koszty zostały zewidencjonowane, wykazane i tak na dobrą sprawę ta działalność była im plus. No ale być może jakaś utrata nastąpiła. Ja myślę, że nastąpiła bardziej po stronie rodziców i dzieci uczęszczających do tych przedszkoli. Prowadzący przedszkole nie ma pieniędzy i raptem ma pieniądze. To jest tak, jak powiedział chyba w 1991 roku ekonomista i polityk Jan Krzysztof Bielecki, pierwszy milion trzeba ukraść. Albo inaczej, jak Amerykanie mówią, pierwszy milion trzeba odziedziczyć. To wygląda na to, że samorząd po prostu, właściwie to nie samorząd, tylko mieszkańcy Kętrzyna za pośrednictwem samorządu
wypłacą jakieś, moim zdaniem, nienależne środki w bardzo dużej wysokości dla osób prowadzących przedszkole, a oni je skonsumują na własne potrzeby, bo przecież nie przekażą tym dzieciom i tym rodzicom, którzy uczęszczali dotychczas w tych jednostkach do przedszkoli i żłobków. Nie oddadzą, nie policzą, nie rozdzielą, nie zwrócą im, bo być może już tych osób tutaj nawet nie ma. A w jaki sposób oni by to mieli policzyć, żeby to zwrócić? To jaki to jest koszt dla tych osób prowadzących przedszkola? To żaden koszt. To jest normalna, zbójecka jakaś działalność. To jest po prostu prezent od Mikołaja i to wcale nie świętego. W bardzo dużej wysokości. Uzasadnienie do tego stanowiska burmistrza jest jak najbardziej zasadne. Dla przypomnienia nam radnych, że za tą kwotę, że jakby nie było, to tą kwotę zapłacimy my wszyscy. I burmistrz jako mieszkaniec miasta, jak radni, jak i pozostali mieszkańcy. Dlatego uważam, że stanowisko, które odrzuca propozycję ugody w wysokości 70%, jest jak najbardziej zasadne i ja tak będę głosować. Rada Miejska zaopiniowała negatywnie przedstawioną przez pełnomocnika powodów propozycją ugody. Głosowało za tym 18 radnych. Troje radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Bez burzliwych dyskusji nie odbyło się również podczas ostatniej sesji Kętrzyńskiej Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony czwartek. Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja dotycząca komisji rewizyjnej. Na dzień dzisiejszy cały jej skład został rozwiązany. Radni dyskutowali również o komunikacji miejskiej czy o zmianie uchwały, która ma umożliwić wykup mieszkań komunalnych na parterze. Jakie jeszcze tematy były poruszane? Szerzej w kolejnych wiadomościach telewizji KTK. Rok temu decyzją rządu wszystkie cmentarze zostały zamknięte. Ze względu na panującą pandemię swoich zmarłych bliskich nie mogliśmy odwiedzać w dniach 31 października aż do 2 listopada. Straty ponieśli handlarze kwiatów i zniczy, do których ta informacja dotarła w ostatniej chwili. Przypomnijmy, jak Dzień Wszystkich Świętych wyglądał w ubiegłym roku. Zarówno dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, jak i Dzień Wszystkich Świętych, a także dzień zaduszny, to będą dni, w czasie których cmentarze będą zamknięte. W Kętrzynie i Nowej Wsi cmentarze zgodnie z zarządzeniem zamknięto na 4 spusty. Mimo wszystko handlarze dzielnie stali do późnych godzin z nadzieją, że coś uda im się sprzedać. Ja uważam, że decyzja była podjęta zbyt późno. Powinna być jakaś informacja minimum tydzień wcześniej dla handlarzy. Tutaj mieliśmy straszną atmosferę, bo dowiedzieliśmy się dopiero jak wszyscy o godzinie po 16. I po prostu dużo osób zostało z kwiatami i nie sprzedało ich. Niektórzy zostawiali je pod cmentarzem, po prostu nawet ich nie zabierali. Na szczęście mamy to już za sobą. I w tym roku możemy bez przeszkód zapalić znicz i położyć kwiaty na grobach tych, którzy odeszli. Spokojnie mogą odetchnąć również handlujący przy cmentarzach i ubiegłoroczną sytuację puścić w niepamięć. Dziś przypada dzień zaduszny. To czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli. W Kętrzynie przyszło nam żegnać wiele osób. Wśród nich osoby, które miały wpływ na nasze miasto i powiat w różnych dziedzinach. Przedstawiamy wspomnienia o tych, którzy zmarli w 2020 i w 2021 roku. Walerian Sokołowski, były zawodnik Granicy oraz wieloletni jej kibic. Walerek to zawodnik trzech kętrzyńskich klubów – Zjednoczenia, Granicy i Agrokompleksu. Jako czołowy zawodnik i strzelec ówczesnej Granicy wywalczył z nią w sezonie 1972-73 awans z piłkarskiej klasy A do klasy okręgowej, a w sezonie 1973-74 kolejny awans – tym razem do klasy wojewódzkiej. Zmarł 5 lutego 2020 roku. Krystyna Gajdis, wieloletnia prezes Związku Sybiraków regionu warmińsko-mazurskiego w Kętrzynie oraz Stowarzyszenia Złota Jesień. Kultywowała wartości i tradycje patriotyczne. Zmarła 4 maja 2020 roku.
Józef Jabłoński, wieloletni nauczyciel plastyki w kętrzyńskich szkołach. Działał również przy Kętrzyńskim Domu Kultury. Był uczestnikiem wielu plenerów i konkursów i wystaw zbiorowych na terenie kraju i za granicą. W swojej twórczości zajmował się głównie karykaturą i rysunkiem satyrycznym. Uderzające podobieństwo pana Józefa do Wojciecha Kętrzyńskiego spowodowało, że w 2018 roku został zaangażowany do wcielenia się w rolę patrona Kętrzyna. Zmarł 15 września 2020 roku. Agnieszka Zadorożna, wieloletni i ceniony nauczyciel gimnazjum nr 2 w Kętrzynie oraz szkoły podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Zmarła 18 września 2020 roku. Roman Świtaj, były zastępca burmistrza Kętrzyna, wieloletni samorządowiec, były radny Rady Miejskiej w Kętrzynie, były prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie. Był też dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz członkiem zarządu KKS Granica. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach. Zmarł 17 grudnia 2020 roku. Barbara Piątkowska. Swoje życie poświęciła niesieniu pomocy potrzebującym. Na co dzień była pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach oraz prezesem barciańskiej drużyny szpiku. Zmarła 27 lutego 2021 roku. Ksiądz arcybiskup senior Wojciech Zięba, były metropolita archidiecezji warmińskiej, ustanowiony 30 maja 2006 roku przez papieża Benedykta XVI. Wikariusz w parafii świętej Katarzyny w Kętrzynie w latach 1967-69. Zmarł 21 kwietnia 2021 roku. Zdzisław Flis, radny powiatowy oraz członek zarządu powiatu kętrzyńskiego, strażak ochotnik i wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach oraz społecznik działający na rzecz mieszkańców gminy Korsze i powiatu kętrzyńskiego. Zmarł 8 maja 2021 roku. Renata Żebrowska. Przez całe swoje życie zawodowe była związana z pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, w którym przepracowała ponad 25 lat. Uczyła chemii, pełniła kilkukrotnie rolę wychowawcy, w latach 1985-92 sprawowała funkcję wicedyrektora liceum ogólnokształcącego. Zmarła 14 maja 2021 roku. Zdzisław Sierakowski. Pracował w Starym Ogólniaku przez 30 lat. Był jednym z pierwszych nauczycieli języka angielskiego w Kętrzynie. W szkole prowadził także koło fotograficzne. Jego powiedzonka, zamiłowanie do zespołu The Beatles, mini dialogi na lekcjach, jeszcze w czasie pracy w szkole stały się legendarne. Zmarł 11 lipca 2021 roku. Grzegorz Bazyl Bazirak. Wokalista i gitarzysta działającej w Kętrzynie na przełomie lat 80. i 90. death metalowej formacji Impurity. Wtedy też zainteresował się grafiką i tatuażami i to właśnie z nimi związał swoją życiową drogę. Uważany jest za jednego z prekursorów kolorowych tatuaży w Polsce. Zmarł 17 sierpnia 2021 roku. Grażyna Jaszczuk. Nauczyciel szkoły podstawowej nr 1 w Kętrzynie w latach 1989-2016. Absolwentka jedynki. Zmarła 1 września 2021 roku. Kapitan Adam Jaworski, pseudonim Czapla. Uczestnik operacji Ostra Brama, patriota pochodzący z wojskowej rodziny z tradycjami. Od 1 lutego 1943 roku był członkiem siatki konspiracyjnej Święciańskiego Obwodu Armii Krajowej. 17 lipca 1944 roku osadzony w obozie w Miednikach. Wiosną 1945 roku aresztowany przez KGB.
Zwolniony dzięki staraniom rodziny, wyjechał do Nowej Polski pierwszym transportem w sierpniu 1945 roku. 1 maja 1947 roku zamieszkał w Kętrzynie, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, dwukrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na wniosek dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej Czapla został awansowany na stopień kapitana w czerwcu 2020 roku. Zmarł 8 października 2021 roku. Andrzej Sienkiewicz, wieloletni radny gminy Kętrzyn w latach 2002-2006 oraz przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn w latach 2006-2018. Nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie oraz konferansjer wielu szkolnych uroczystości. Zmarł 21 października 2021 roku.